Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku programu Galeria Ukraśackich Sław. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak szkoliło się młodzież w Łódzkim Klubie Sportowym, bo gościem jest jeden z najwybitniejszych trenerów w tej dziedzinie, w całej historii naszego klubu, Jan Lirka. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, zanim jednak rozpoczniemy wspominki, no to zaczniemy od teraźniejszości. Proszę powiedzieć, jak zdrowie? Po dwóch szczepieniach, więc jest nadzieja. No, jakoś się udało. Zaszczepiłem się. Od razu tak apeluję do wszystkich, bo to jednak człowieka bardzo uspokaja, powiem szczerze. Także szczepcie się. Modne hasło, ale chyba bardzo ważne. Hasło na czasie. Obecnie trener już na zasłużonej emeryturze. Jak się na niej odnajduje? No, ja to mówię, że niestety na emeryturze, bo powiem szczerze, że ja to nie przeżywam zbyt radośnie. Po tylu latach pracy tutaj, a pracowałem i tutaj, i w szkole jednocześnie, więc dla mnie to ta emerytura, powiem szczerze, nie jest zbawieniem. Jeszcze chętnie bym popracował. To jak najchętniej trener teraz spędza wolny czas, jak sobie gospodaruje? Na szczęście mieszkamy w Żgowie. Poza miastem, więc jest o kawałek ogrodu. Są wnuki i to dwójka, więc trzecie jest w drodze, bo córka jest w ciąży, mieszka w Anglii, więc no jest perspektywa, powiedzmy, dużych zajęć, tak bym powiedział. Panie trenerze, miał pan 8 lat, kiedy ŁKS zdobywał pierwszy w historii Puchar Polski. Rok później pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Polski. Co pan pamięta z tamtych czasów, z tamtych wydarzeń? No ja tu chodziłem cały czas na stadion, ponieważ mój ojciec był wielkim kibicem, także mnie tu przyprowadzał. Bardzo wiele rzeczy pamiętam. No ja pamiętam tutaj oczywiście przede wszystkim wypełniony stadion po brzegi, prawie w każdym meczu. Pamiętam ludzi siedzących nawet na bieżni. Były takie mecze, nie wiem ile to było, mogło być kibiców, 30 tysięcy, może 35. Pamiętam Puchary Polski, tutaj Górnik Zabrze Legia, taki słynny mecz, chyba 5-2 dla Górnika. Świetna atmosfera, nie było żadnych bujek, nie było żadnych dewastacji stadionu. To wszystko mi utkwiło w pamięci, przede wszystkim wielka euforia. Taki zawsze wiosna i lato, ciepło kojarzyło mi się tutaj z sukcesami ŁKS-u. Pamiętam. Ile lat pan miał, kiedy pierwszy raz pojawił się na obiercie Łódzkiego Klubu Sportowego? Naprawdę nie pamiętam, nie sięgajmy aż tak głęboko. Mogło to tyle być, co jak pan mówi. No. W każdym razie pamiętam, bo mieszkaliśmy na rondzie Titowa, teraz to chyba Lotników Lwowskich. Pamiętam tylko tramwaje wypełnione po brzegi. Ludzie stali na stopniach, no bo wtedy nie było automatycznych drzwi, prawda? Pamiętam, że z ojcem przechodziliśmy przez park, żeby się tutaj dostać, bo tramwaje czasami tutaj nie był w stanie człowiek tu tramwajem dojechać. No tak jak mówię, zapamiętam zawsze te tłumy ludzi, wypełniony stadion po brzegi, no i ten wspaniale grający ŁKS, który powiedzmy, liczyliśmy tylko z ojcem, ile to bramek padnie w każdym meczu. Jakim wynikiem wygra ŁKS? Problemem nie było przegrywanie, tylko raczej zwyciężanie. Czy to właśnie sukcesy drużyny prowadzonej przez Władysława Króla sprawiły, że to właśnie piłce nożnej pan się poświęcił, a nie innej dyscyplinie sportowej? Ja od początku chodziłem do bardzo usportowionego liceum, szkoły podstawowej w rejonie Ronda Titowa właśnie, gdzie było wielu piłkarzy ŁKS-u. Także no, klasa była też bardzo usportowiona, było paru piłkarzy. Nauczyciel WF-u był bardzo usportowiony. Niedaleko miałem RKS, na którym trochę trenowałem tam jako dzieciak, jako później. Tam powiedzmy się jechało, pamiętam, tramwajem na RKS, więc było dosyć takie środowisko bardzo usportowione, szczególnie szkoła. A jak wyglądało to pierwsze osiedlowe boisko, na którym rozkwitała piłkarska pasja Jana Lirki? Między blokami było trawnika i było mnóstwo dzieci, bo to wtedy takie roczniki były bardzo obfite.
urodzajne w dzieci, więc całe popołudnie się spędzało na boisku. Oczywiście dom był raczej więzieniem, można tak powiedzieć. Całe dnie człowiek spędzał na boisku, nie było telewizji przecież jeszcze na dobrą sprawę, nie było samochodów, były rowery, rzadkość, jako środek lokomocji, a tak graliśmy piła, siatkówka, trening, szkoła, rozgrywki wszelkie możliwe we wszystkich dyscyplinach, także i zupełnie inne zachowania dzieci, zupełnie inny stosunek do sportu, do rekreacji. Jak patrzę teraz na obecnie zachowania dzieci, no to jest zupełnie diametralne coś innego. Może dlatego było wychodziło tak wielu chłopców do sportu, bo dzieci nie siedziały w domu po prostu. No. Ile lat pan miał, kiedy rozpoczął systematyczne treningi i za czyją sprawą to się stało? No tak jak mówię, żeśmy tam z kolegami poszli kiedyś na RKS, tam żeśmy się wciągnęli, graliśmy tam jakieś tam turnieje, pamiętam, szkolne były. Potem żeśmy tam zaczęli chodzić, trenowaliśmy. No ja tak trenowałem do prawie 18 roku życia, potem trochę miałem kłopoty z kolanem, złapałem taką ciężką kontuzję i tak powoli się przestało. Później jak skończyłem szkołę średnią, liceum 9 zresztą, no to automatycznie dostałem się na Akademię Wychowania Fizycznego, więc cały czas już potem człowiek związany był ze sportem. Grał pan jako skrzydłowy albo napastnik najczęściej? No, raczej tak, ponieważ tak lubiłem, bardzo kochałem strzelać, więc byłem ustawiany raczej z przodu, także z tego co pamiętam to raczej tak. Chociaż jakiś, tak jak mówię, no szkoda, że to tak szybko się skończyło, ale dosyć poważną sprawą było. Złamałem rękę, potem miałem problemy z kolanem, więc trochę tak się to skończyło gdzieś w granicach powiedzmy 18 roku życia już. Miał pan swoich idoli, zawodników, na których się wzorował, czy w ogóle w tamtych czasach, kiedy ta dostępność mediów była znacznie mniejsza, można było mieć idoli? No oczywiście nie było przecież takich kontaktów z zagranicznym sportem, no, ale z racji tego, że tak często byłem tutaj na stadionie z ojcem, więc automatycznie idole to byli stąd. No, to przecież cały zespół ŁKS-u grał wtedy super. No, ci wszyscy najlepsi zawodnicy, którzy strzelali bramki, to automatycznie byli idolami. Pamiętam, takie różne były, powiedzmy, karykatury tych zawodników, które się rozpowszechniało w szkołach. Także ŁKS był od zawsze i we mnie, i w tej dzielnicy, w której ja mieszkałem, to ŁKS był na pierwszym miejscu. No, to byli idole głównie z ŁKS-u pochodzące. To czyja gra największe wrażenie na panu robiła? Pamiętam, powiedzmy, Barana, jeszcze z tego, co tak, z tych wie, Szymborski, powiedzmy, taki z tego pierwszego zespołu, tych Rycerzy Wiosny, prawda? Szczurzyński chyba taki był też jeszcze zawodnik, jeśli dobrze pamiętam. No cały ten zespół Rycerzy Wiosny. Tam był też nasz przyszły Robert Grzywot, potem Czesiu Kozłowski, ale to byli, powiedzmy, mniejsze taki, ale no, głównie ci zawodnicy z tego zespołu Rycerzy Wiosny. Już wtedy marzył pan, myślał o tym, że kiedyś stanie się tutaj częścią ŁKS-u, jeżeli nie w roli zawodnicza, to właśnie w roli szkoleniowca? Trudno było marzyć, żeby tutaj od razu o karierze jakiejś trenerskiej, bo przecież wiadomo, że trenerzy głównie się wywodzili tutaj z piłkarzy grających w ŁKS-ie, ale w 75 roku tutaj był prezesem pan Pawlak bodajże i jakoś tutaj przyszedłem, no i zostałem przyjęty, więc w 75 roku zacząłem tu pracować. Myśląc o Łodzi z lat 50., 60., jakie obrazki panu przychodzą do głowy przede wszystkim? Moje obrazki, takie najważniejsze, to zawsze były związane z piłką i powiedzmy ze sportem, więc tak jak mówię, no przede wszystkim pierwszy taki obraz, który mi przychodzi, to, że całe grono kolegów to głównie się interesowało sportem, interesowało się głównie piłką. No, a moja szkoła, moje liceum, bo wtedy nie było gimnazjów, więc moje liceum, no dosłownie startowało prawie we wszystkich zawodach, no żeśmy uczestniczyli
reprezentacja szkoły startowała prawie w wszystkich zawodach. No, ja już tam nie mówię o siatkówka, piłka nożna, wszystko się grało, wszystko byliśmy reprezentantami. Taki był nauczyciel wychowania fizycznego, który nas tak dopingował. Pamiętam do mojej, przecież Kaczmarek, Bobon był w sąsiedniej klasie, ze mną był taki zawodnik grający tutaj, Jasiu Chodkiewicz, który teraz w Szwecji mieszka. To takie przykłady tego, że no, człowiek cały czas był już związany z tym wszystkim, bo wszystkie nasze rozmowy i poczynania kręciły się koło piłki. No. Czyli w stwierdzeniu, że dziewiątka sportem stała, nie było cienia przesady? No tak, był taki genialny nauczyciel WF-u, nazywał się chyba Kostrzewa, tak, Kostrzewa, i ten pan aż, powiedzmy, zarażał sportem, więc nie można było tego nie robić. No grało się, no, wiadomo jak się, co się robiło, no po szkole się brało tornistry, szło się na łąki, koło ronda Titowa, ustawiało się i się waliło w piłę przez godzinę, półtorej. No, zamiast do domu iść, to się grało w piłkę. Pomysł o zostaniu trenerem narodził się spontanicznie, czy przez pewien czas dojrzewał pan do tej decyzji? Znaczy, jak poszedłem na WF, no to automatycznie już kształtowało się to i zdecydowałem, że tak trzeba zrobić. Zrobiłem kurs, potem jeszcze poszedłem na studia podyplomowe do Wrocławia, gdzie byłem z naszym trenerem też, panem Pokrywą, studia podyplomowe żeśmy zrobili jeszcze tam, także Warszawa i Wrocław jeszcze. No i automatycznie cały czas już się tutaj pracowało od 75 roku. A jak wspomina pan swoje studenckie czasy? No, w Warszawie nie można się było nudzić, bo ta akademia była dosyć dużo czasu jednak człowiek musiał poświęcić na naukę i na sport. No, ja nigdy nie zapomnę faktu, że na przykład o 7 rano już było pływanie, więc skoro świt, już człowiek był w wodzie, nie zawsze było ciepło, no ale obozy były fajne, przede wszystkim pamiętam i narciarski był obóz, pamiętam, i był pływacki obóz, trzeba było skakać z wieży dwupiętrowej. Do dziś pamiętam dziewczynę, która była w ciąży, nie chciała skoczyć, ale ją tam jakoś zmuszono. A było ciekawie. No. W sumie same superlatywy. I jakim studentem pan był? Tym z grona prymusów, czy raczej tych, żeby się prześlizgnąć z roku na rok? To jest dziwne, bo mam, no bo były studnia dwustopniowe, najpierw się kończyło, powiedzmy, bez tytułu magistra, i tam był bardzo dobry i dyplom, i później te studia drugiego stopnia, bo w sumie to tam dosyć długo trwało, też dyplom był bardzo dobry, w sumie jakoś tak się udało. Najgorsze to były przedmioty typowo takie, powiedzmy, akademickie, jak medycyna, fizjologia, to były rzeczywiście ciężkie przedmioty. Fizjologia, szczególnie ciężko było zdać fizjologię, no i medycynę. Taki Borowiec był człowiek, który strasznie piłował. Naprawdę trzeba było się uczyć, żeby tam. Także więcej było, powiedzmy, problemów z przedmiotami tymi, powiedzmy, nie stricte sportowymi, niż z ukończeniem, powiedzmy, przedmiotów jakichś typowo sportowych. Jak na przykład, no, gimnastyka była na bardzo, bardzo wysokim poziomie i pamiętam, że trzeba było dodatkowo ćwiczyć, żeby pewne elementy zaliczyć, szczególnie na batucie czy na poręczach. No, gimnastyka była ciężka, naprawdę ciężka, szczególnie dla piłkarzy, bo dla ludzi, piłkarze mieli zawsze kłopoty z gimnastyką, pamiętam, wszyscy piłkarze mieli kłopoty. Nie kusiło, żeby w Warszawie zostać na stałe? No, były takie propozycje, nawet była taka pani świętej pamięci Żukowska, bo u niej pisałem pracę magisterską. Kusiła mnie, żebym został, ale no, wydawało mi się, że trzeba do Łodzi wrócić, bo tutaj myślałem o czym innym zupełnie. No to szkoła i chciałem gdzieś się załapać, gdzieś pracować z młodzieżą przede wszystkim. Miał pan jakiś alternatywny, inny jeszcze pomysł na siebie, czy wiedział pan od początku, znaczy, miałem, że przy sporcie w Warszawie zostać? Miałem dziewczynę, więc no trochę kusiło to wszystko. Nawet jakiś czas, no prawie 2 lata jeździłem tam do Warszawy do niej później, ale w sumie jednak zdecydowałem, żeby tutaj. Wtedy takie lokalne patriotyzmy były bardziej chyba rozwinięte niż teraz. Przywiązanie do miasta,
przywiązanie do dzielnicy. To się na pewno było na wyższym poziomie niż teraz. To w jakich okolicznościach pojawił się pan tutaj na UKS-ie w 1975 roku? No tak jak mówiłem, jakoś nie pamiętam dokładnie szczegółów, jakoś przez kogoś tutaj się pojawiłem i byłem na rozmowie u pana Pawlaka. On był wtedy prezes, nie był dyrektora, tylko był prezes. No i podpisałem jakąś tam umowę, powiedzmy wstępną, nawet pamiętam, ile ta umowa wynosiła, 1200 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ówczesnych. No i pracowałem na Ogrodowej równocześnie w szkole 136, podstawówce. To już nie ma teraz tego stadionu, tam był stadion rezerwy UKS-u obok. Ogrodowa 28. Także pracowałem jednocześnie tam w tej szkole i tutaj rozpocząłem zajęcia z dziećmi tam tutaj na UKS-ie. Jakim trenerem był Jan Lirka na początku swojej szkoleniowej drogi? Raczej nieudacznym. Wiedza powiedzmy wyniesiona ze studiów, a to ta wiedza, którą się nabywa tutaj na bieżąco, to jest zupełnie co innego. Nie było tak jak w tej chwili żadnych materiałów specjalnie, także ciężko było, no ale podpatrywałem, miałem wiele przykładów, doskonali trenerzy tu pracowali, przecież byli zawodnicy, także człowiek jakoś tak podpatrywał, co się dzieje, jak to się robi, jak to się dzieje i tak dalej na bieżąco. Kto miał na pana największy wpływ jako trenera? No tutaj pracował wtedy, jak ja pamiętam, taki był ten Misgier, był trener. No Króla oczywiście pamiętam, tu wspaniałe miał zajęcia i z tą młodzieżą potrafił. Jego treningi wyglądały no czarująco. No. Rozmawiał z nimi dużo, z tymi chłopakami. Obserwowałem go szczególnie Króla, bo tak jak mówię, pracowałem w 136, a tam Król prowadził zajęcia na tym boisku obok. My tam mieliśmy kawałek boiska taki boczny, mieliśmy tam zajęcia z wychowania fizycznego, więc bardzo często miałem kontakt właśnie głównie z Królem. No. Już był Zygmunt Gutowski, z tego co pamiętam, też przecież bardzo dobry trener. No. Jezierski później przyszedł, jakoś już nawet, już tak trochę zacieram mi się pamięć odnośnie tego, ale wydaje mi się, że głównie tak jak pamiętam Króla, który tutaj mi utkwił w pamięci jego zajęcia. No. A jakim człowiekiem poza boiskiem był Władysław Król? No wszechstronnym, z tego co pamiętam, to wcześniej grał w hokeja i jeszcze chyba coś robił. No i grał w piłkę jednocześnie, bo wtedy tak można było, nie było jakoś tak, powiedzmy, podziału dyscyplin za bardzo. A poza tym, tak jak mówię, był takim, jak ja już pamiętam, jak byłem trenerem, to był takim bardzo, człowiekiem bardzo komunikatywnym, jeśli chodzi, zawsze porozmawiał, nie było jakiegoś takiego wywyższania się, jakiegoś dominacji nad młodszym kolegami i tak samo postępował z zawodnikami, dużo tłumaczył, dużo ćwiczeń indywidualnych robił, już widziałem wtedy, co powiedzmy później dopiero, a on już wtedy zaczynał bardzo taki, żeby jego zajęcia były bardzo ciekawe. To mi utkwiło w pamięci, że dużo skorzystałem, sobie nawet zapisywałem jego ćwiczenia. No potem był Czesiu Kozłowski, potem jeszcze pracował, tam koledzy tam przyszli, później był Mietek Szulc, taki zawodnik nasz, junior, grał w juniorach chyba w Stacji Polski, bardzo dobry ten, też się do niego dużo, czy Włodek Tylak był już wtedy, powiedzmy, taką, żeśmy tworzyli grupę, Mietek Szulc, Adam Pilarski, Włodek Tylak, no to był taki pierwsi moi tutaj koledzy i z którymi tak razem żeśmy się kolegowali, czy utrzymywaliśmy kontakty poza z klubem. No i wzajemnie się, tak można powiedzieć, uczyliśmy. No. Na pewno nigdy nie zapomnę właśnie umiejętności techniczne Mietka Szulca, który praktycznie rzecz biorąc no, był zawodnikiem technicznie doskonałym. No. Wracając do Władysława Króla, to idealna postać na patrona nowo powstającego stadionu? No na pewno. No. Ma ulicę swoją na Rytkini, więc blisko będzie stadionu, więc no jak najbardziej, no tak mi się wydaje, no bo ja uważam, że to bardzo dobry pomysł. Jaka była pierwsza drużyna, którą pan prowadził tutaj na UKS-ie? Kto z niej przebił się gdzieś później? Pamiętam, że było nas, tak jak powiedziałem, było nas, ja byłem, w Mietek Szulc, Włodek Tylak i przyszedł, koordynatorem był
później, no to może jeszcze to nie był w tym okresie. W każdym razie, jak my żeśmy zaczynali pracę w trójkę, znaczy ja już wtedy pracowałem, jak przed chyba Włodek Tylak, zaczęliśmy nabór wtedy, bardzo szeroki nabór. Jeśli dobrze pamiętam, to z tego naboru powstały trzy zespoły, trzy roczniki. W sumie nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że wybieraliśmy z około 500 dzieciaków, z których powstały trzy zespoły. Ja miałem jeden zespół, Włodek Tylak miał drugi i Mietek Szulc. Mietek Szulc miał najstarszy. Jeśli dobrze pamiętam, to był 64. rocznik, Włodek miał 65., a ja miałem 66. I to był pierwszy mój zespół w klubie. Taki poważny, bo wcześniej jakieś tam epizody, pamiętam, robiłem jakieś nabory, coś, ale tam długo nie. A ten, już te fakty pamiętam, że jak żeśmy pracowali właśnie w trójkę. No i potem przyszedł taki koordynator, on to wziął w swoje ręce, powiem szczerze, był naprawdę dobry, znał się na robocie i trochę nas pilnował, sprawdzał, dokumentację trzeba było robić bardzo szczegółową, były jakieś karty, zawodnicy, pamiętam, mieli wtedy już obserwacje, żeśmy prowadzili jakieś... Prowadziliśmy bardzo ciekawe, bardzo szczegółowe informacje na temat zawodników. Dużo testów robiliśmy. No i z tych trzech zespołów wyszło bardzo, bardzo wielu dobrych zawodników, naprawdę. Wychowanków. Z tych właśnie trzech zespołów, z tego naboru. No bo między innymi ten zespół Włodka Tylaka zdobył Mistrzostwo Polski później, juniorów. To przypomnijmy. Najważniejsze postacie z tamtych ekip? U mnie takim najważniejszym, no, takim, który zrobił największą karierę, no, to był 66. rocznik, no to u mnie był Zbyszek Robakiewicz, który no, był już jako dziecko był w kadrach wszystkich polskich, od najmłodszego. Później, kto tam jeszcze był? No był taki Darek Podolski u mnie też, to znaczy przeszedł wcześniej, bo on był rocznik starszy, ale przed Włodka, później Tylaka u mnie był. U Włodka Tylaka był ten Piotrek Soczyński. Piotrek Soczyński, on był młodszy troszkę, ale też łapał się, bo wtedy można było, tam po lipcu była jakaś taka, pamiętam, ulga, że zawodnik mógł trenować jak dłużej z juniorami, jak był po lipcu, po 30 lipca. Przede wszystkim tam był ten z tego zespołu, co zdobyli Mistrzostwo Polski, no to był ten Kruszankin, Witek Węcleski, Marek Wojciechowski tam jeszcze był, no, Paweł Kijo, Robacha Paweł, to Włodka znowuż, tak jak mówię. Mógłbym to wyliczać, musiałbym sięgnąć do notatek, bo to już pamięć tak trochę tak na bieżąco, to, ale tak jak tych, co pamiętam, najważniejsze postacie powiedzmy. No. Bako, który był w zespole juniorów właśnie Tylaka też. Węcleski chyba taki najbardziej obiecujący zawodnik. No to jest, potem oni stanowili, ci wszyscy chłopcy, to oni stanowili trzon pierwszego zespołu, bo to wtedy, powiedzmy, UKS głównie opierał się na wychowankach. Były takie sytuacje, że w meczu ligowym grało na boisku było 7-8 wychowanków. Ja to pamiętam, albo jak jechali na obóz z Jezierskim, no to z juniorów czasami był taki jeden, pamiętam, rocznik, gdzie Jezierski zabrał 7 juniorów na obóz. Wszystko opierało się na juniorach naszych, na własnych zawodnikach. Zakupów było bardzo mało, nie było pieniędzy w tym klubie. Przecież to był klub wielosekcyjny, nie chcę nawet już tu wyliczać, czego tu nie było. No, już tam zapasy, siatkówki, męska, żeńska, koszykówka. No, hokej przecież, 4 autokary. Nie było kasy, w związku z tym opierało się wszystko na wychowankach. No i było dobrze. Jak wtedy taki nabór wyglądał? Ile trwał? Jak to cały ten proces selekcji z waszej strony przebiegał? No przede wszystkim nie było takich warunków jak teraz, gdzie powiedzmy, no to jest Ameryka przecież, teraz to jest Ameryka. No, niby się mówiło, że UKS ma dobre warunki, ale na dobrą sprawę to tych boisk nie było za dużo. No było na początku, tak jak mówię, było boisko na Ogrodowej. To było jedno boisko. No, jak ja przyszedłem, to było jedno boisko.
Później tu było, tu gdzie w tej chwili stoi stadion, no to, to były, no tak, bo tu było, to było drugie boisko, bo tutaj się mówiło Sahara, taka, że to, się, to jest boisko Sahara, no to było takie boisko, które, no jak było bardzo gorąco, no to pylica. To trzeba było w masę trenować. Tam była ta skocznia taka była spadochronowa, tam w tym rejonie był i korty tam były po tamtej lewej stronie, więc tam było boisko takie prowizoryczne. Potem powstały tu jeszcze dwa boiska boczne, ale na dobrą sprawę na tych głównych boiskach to trenowali tylko zawodnicy pierwszej i powiedzmy juniorzy najstarsi, a młodzież tam gdzieś po kątach się, no nie były te boiska zbyt równe, a sparingi to tylko się grało tutaj na tych. No, nabory się robiło głównie no, na tych małych skrawkach, tam gdzie zielenik się powiedzmy wchodziło i no przychodził tłum ludzi, no tak jak mówię było 500 dzieciaków, jak ja dobrze pamiętam, czy ja mam notatki na ten temat zrobione, to ja wtedy przerzuciłem, nie wiem, ze 100 kandydatów do mojego zespołu, jak nie więcej, no. Miałem 30, byłem sam i miałem 30 powiedzmy zawodników, takich dzieciaków i teraz zadecydować, który jest lepszy, który było trudno, naprawdę było trudno. No a tak jak mówię, no zarobki były słabe, bo przecież wiadomo, nie było wtedy kokosów, a dzieci była masa. No ale tak jak mówię, nie było wtedy SMS-u, był tylko Widzew, ŁKS i były malutkie kluby takie po dzielnicach, powiedzmy. A tak to no, głównie był powiedzmy Widzew, konkurował z ŁKS-em. To były dwa kluby, dla których powiedzmy te pozostałe mniejsze klubiki pracowały głównie. No. No ale nie trzeba było zabiegać, bo na każdym treningu byli chętni. Także łapanek nie było. To ile czasu potrzebował pan, żeby podjąć decyzję, żeby się przekonać, czy dany delikwent się no, będzie nadawał, tak zwana, czy nie? Była tak zwana wtedy wczesna specjalizacja, jeśli dobrze pamiętam, tak się to wtedy nazywało. No to się prowadziło to chyba rok czasu. Potem oni tam powiedzmy już zaczynali grać. Grało się powiedzmy na mniejszych boiskach, potem ktoś padł na pomysł, żeby te boiska skrócić, bo na początku to grali na tych normalnych boiskach, to było dla nich zbyt wielkim wysiłkiem, więc się potem te boiska, związek powiedzmy wpadł na pomysł, żeby grać na tych małych boiskach i te dzieciaki grały, ale no było tak jak mówię, no, że ja zawsze uważałem, że coś w każdym drzemie, jak już tam widziałem, że jest powiedzmy dziecko już nie nadaje się kompletnie, niesprawne i tak dalej, bo przecież robiliśmy testy, no to tak delikatnie mu się sugerowało, ale w zasadzie nikogo tak specjalnie nie odrzucałem. Sami się wykruszali, no. No ale tak jak mówię, no trudno było, jak już zespół powstał po roku czasu, no to tam było chyba 35 zawodników, tych maluchów i potem no już decydowaliśmy. Ci co grali, no to grali, ci mniej grający powiedzmy po jakim w czasie chodzili do klubów ościennych, niedaleko był przecież Energetyk, Orzeł, Orkan, tu był Orkan, gdzie jest galeria, to był Orkan. Także nie było powiedzmy problemu, bo te dzieci powiedzmy szły do tych słabych klubów, a z tych słabszych klubów, słabszych, to trudno powiedzieć, że słabszych, ale z tych klubów później też wyrastali. Czasami człowiek się pomylił, bo to wiadomo, że tak było, że dzieciak mając powiedzmy 11 lat czy 12, wydawało się człowiekowi, że nic z tego nie będzie, a później okazywało się, jak miał determinację i jednak wolę walki, no, zostawał zawodnikiem. No. Na jakie cechy, na jakie elementy w pierwszej kolejności zwracał pan uwagę, obserwując tych młodych chłopców? Najważniejszym elementem według mnie no to jest oczywiście gra, umiejętności typowo techniczne, jakieś powiedzmy zwody jakieś, które umiał robić, jak utrzymanie się przy piłce. Nie rugowałem absolutnie chęci, powiedzmy, posiadania piłki, czy egoistycznego utrzymywania się przy piłce, czy strzelania bramek, bo już wtedy uważaliśmy, my trenerzy, że przede wszystkim szukamy napastników, no, bo taki był cel tego wszystkiego na pierwszym miejscu, żeby znaleźć tych zawodników grających, umiejących strzelać, prawda, no bo to wiadomo, że w piłce jest zawsze najbardziej powiedzmy decydujący element. Także, no ale robiliśmy testy, ten tak jak wspominam, ten trener, koordynator
Zygmunt Małolepszy, on dokładnie tak jego mogę powiedzieć, że tak się nazywał, no to bardzo to wszystko, mieliśmy jakieś tam arkusze obserwacji. Raz w tygodniu była sekcja piłki nożnej, której żeśmy omawiali wychowanków, żeśmy analizowali, każdy musiał raz w tygodniu ocenić swój mecz, powiedzieć, kto się wyróżniał. Także naprawdę żeśmy trenowali codziennie, a jeszcze do tego wszystkiego siedzieliśmy wieczorami, żeśmy powiedzmy obserwowali jakieś arkusze, analizowaliśmy to wszystko. Ale tak jak mówię, głównie się zwracało uwagę, no chociaż parametry te powiedzmy wydolnościowe również miały. Była przychodnia sportowo-lekarska, gdzie później byli zawodnicy badani, był taki pan Dyba, który to prowadził, miał cały arsenał środków, gdzie mógł, badał wydolność zawodników. Także to był kombinat, który nie był tutaj powiedzmy pozbawiony jakiejś realności działania swojego. W tym momencie musimy chyba jeszcze przypomnieć, że ten nabór odbywał się w wieku późniejszym wobec tego, co dzieje się teraz. Ci chłopcy mieli więcej lat. Ja pamiętam, że był turniej 11-latków. To było bardzo dobre, nawet tu przywiozłem jakiś materiał na ten temat. No, generalnie przyjmowaliśmy takie dzieci mające 11 lat, ale jak ktoś przyszedł, miał 10 lat i był dobry, to też go przyjmowało przecież tak samo 9-latków. Także nie było jakiegoś sztywnego tego, ale głównie od 11 lat się zaczynało. A głównie to no, najlepszym pomysłem tego okresu czasu to było to, że był zorganizowany, chyba to Głos Robotniczy zorganizował, taka gazeta powiedzmy wtedy istniała, Głos Robotniczy, ładnie się nazywało. Zorganizował taki turniej 11-latków, w tym uczestniczyły szkoły. Ja pracowałem w szkole 159, która była szkołą bardzo usportowioną. To znaczy dyrektorka, no po prostu pani Tomalka, później inne dyrektorki, były zarażone piłką. To była szkoła typowo piłkarska. I my żeśmy oczywiście zgłosili się do tego turnieju, który żeśmy raz zajęliśmy drugie miejsce, raz byliśmy na pierwszym miejscu, wygraliśmy ten turniej. To był genialny pomysł, bo z tego turnieju wypływało wielu zawodników później. Po prostu żeśmy chodzili na te mecze, no i żeśmy wyciągali dzieciaków do szkolenia. To był naprawdę dobry pomysł. Poza tym raz w tygodniu, w soboty, tu na hali, była wielka hala przecież, najlepsza chyba w Łodzi, były turnieje halowe. Dzikich drużyn. Przychodzili nauczyciele ze szkół, robiliśmy turnieje, przychodzili trenerzy i automatycznie mieliśmy dzieciaków do szkolenia. No nabory, no z naboru, nie było problemów z naborami. Jak ja przecież pracowałem jeszcze niedawno, to widziałem, że przede wszystkim jaki jest materiał, ile trzeba wysiłku włożyć, żeby teraz znaleźć dzieciaka powiedzmy nadającego się. A ile tych dzieciaków jest w ogóle, a kiedyś, no to na każdym treningu przychodziło 4-5 i to nie co tacy lewusy, tylko przychodzili to chłopcy, którzy gdzieś tam grali, no. Cała baza szkolenia w szkołach była na bardzo wysokim poziomie, na przykład tu na Polesiu odbywały się turnieje halowe piłki nożnej, odbywały się turnieje, były mistrzostwa dzielnicy w piłce nożnej, potem były mistrzostwa Łodzi, potem no cały system był, była igrzyska młodzieży szkolnej ogólnopolskiej, żeśmy też zdobyli kiedyś z moją szkołą mistrzostwo Polski, piątek piłkarskich na przykład, na boisku, które się odbywały w Krakowie. A w mojej szkole 159 miałem dwie klasy sportowe, gdzie byli Sypniescy, Kościuki. Można powiedzieć, że pan był prekursorem czegoś, co możemy nazwać jako taki nieformalny SMS. My to żeśmy zaczęli, tak. No, Włodek Tylak najpierw pracował tam u mnie w szkole. On miał tam klasę piłkarską właśnie z tych późniejszych mistrzów Polski. Później on odszedł, ja tam poszedłem do pracy, kontynuowałem to. Miałem dwie klasy sportowe. W świętej pamięci Jacek Syska był taki trener u nas, który tam swoich dzieciaków rzucił. Ja miałem swoich, tak jak mówię, Kościuk, Sypniewski z tego wyszli. No i jeszcze później miałem jedną klasę Zygmunta Gutowskiego. Oni też byli mistrzami tych 11-latków. A ten turniej 11-latków był kapitalnym pomysłem i miał bardzo szeroki zasięg, bo to startowały ze szkoły z Łodzi i z całego województwa. Także to było olbrzymie przedsięwzięcie, przyciągające masy dzieci, bo finały odbywały się na głównych płytach przed meczami
Także graliśmy na przykład na UKS-ie przed meczem ligowym, finał. Byli bardzo w to zaangażowani i nauczyciele, którzy otrzymywali nagrody jakieś tam, no jakieś nie były wysokie nagrody, także, ale pilotowała to telewizja, pilotowały to związki piłkarskie i to był super pomysł. Nawet kiedyś tu rozmawialiśmy, że może by można było wskrzesić coś takiego, bo w tej chwili jak ja patrzę na sport szkolny, to jest tragedia. Sport szkolny w tych czasach był naprawdę na wysokim poziomie. Naprawdę. Nawet w Unihokeju startowaliśmy. Były mistrzostwa w Unihokeju w Łodzi. I też ci moi zawodnicy grający w szkole, trenujący w szkole, powiedzmy, brały w tym. Także wszechstronny rozwój, bo przecież piłka to nie wszystko. Mówimy o ogólnym rozwoju, a było wszystko w zasadzie. No. No właśnie chciałem o to zapytać. Wspomniał pan o wielosekcyjności UKS-u. Czy korzystał też pan z elementów typowych dla treningu innych dyscyplin podczas swoich zajęć? Uzupełniał, dawał jakieś nowe bodźce? Przede wszystkim żeśmy tutaj organizowali cały czas jakieś doszkolania. Pamiętam z tego, że cały czas a to przychodził na przykład lekkoatleta, taki był pan Prockę, nie wiem, czy starszy pan, który był świetnym tutaj trenerem i uczył na przykład, pokazywał, wytykał błędy, jakie popełnia zawodnik w bieganiu, no przykładowo mówię, nie? Tutaj na stadionie naszym przecież wyrósł Artur Partyka. Była na bardzo wysokim poziomie też lekkoatletyka, chociaż w zasadzie tutaj ci lekkoatleci, nie wiem, czy nawet tutaj biegali do jakiegoś czasu, a później chyba na start przenieśli, ale sekcja jako taka istniała, więc też byli zapaśnicy, też można było coś tam podpatrzeć. Z jakiegoś, każdej dyscypliny można było coś zobaczyć, a to jak trzeba upaść, a to przygotowanie ogólne, mówię na przykład o jakichś formach przewrotów i tak dalej. Prockę uczył biegania, że tak trzeba stawiać stopę, powiedzmy, biodra i tak dalej. No, żeśmy, mając tak wiele przykładów i tu przecież te zespoły, które były w UKS-ie, to przecież na najwyższym poziomie siatkarki, powiedzmy, zdobywały Mistrzostwo Polski, koszykarki zdobywały Mistrzostwo Polski. Ta młodzież tutaj miała co robić oprócz tego, bo mogła przychodzić, obserwować coś innego. Przecież Gortat to też wypłynął, był piłkarzem, też wypłynął dzięki temu, że tu na miejscu też była koszykówka. No, przecież żeśmy mu powiedzieli w pewnym momencie: Marcin, daj spokój, no przecież głową dosięgasz do poprzeczki, każdy dół to był dla niego utrapieniem. Ludzie się śmiali, no coś tam robił na tej bramce, nie mogę powiedzieć, ale Nabiałek, bo on był u Nabiałka, takiego trenera, a u mnie trochę grał też, żeśmy mu w pewnym momencie powiedzieli: nie, no idź sobie, spróbuj z koszykówką, bo no, ale tu było wszystko na miejscu, więc można było. Była kawiarnia, do której dzieci chodziły po zawodach, powiedzmy, prowadził taki nasz trener Adam Pilarski kawiarnię, w której można było coś zjeść, pogadało się, tam jakieś wytknęło błędy i tak dalej. Do dziś pamiętam, jak tu przychodził Boniek do kawiarni przed meczem, wcinał jakieś tam fast foody, otaczał go tłum dzieciaków trenujących. Życie było ciekawe tutaj, na pewno było ciekawe z racji tych właśnie mnóstwa tych dodatkowych dyscyplin, które tutaj były w UKS-ie. I to wszystko było na bardzo wysokim poziomie. W miarę możliwości czasowych też nawzajem odwiedzaliście się, wspieraliście na zawodach, na meczach? No tak, tak, no oczywiście, to, tak jak mówię, no, życie trenerów tutaj było ciekawe, chociażby z racji tego, że cały czas żeśmy dążyli do czego? No cel był wytyczony jeden, że ma z każdego zespołu, jak zawsze nam mówiono, jak wyjdzie z twojego zespołu jeden wychowanek grający, to jesteś rozliczony. No ale były takie roczniki, z których wychodziło trzech, albo czterech nawet. Były takie roczniki. Także główny akcent to było na to, szkolić i patrzeć, żeby zawodnik zasilił szeregi pierwszego zespołu. I co tydzień była sekcja piłki nożnej, na której, tak jak mówię, byliśmy rozliczani, rozmawialiśmy na temat składu, bo przecież wiadomo było, że jak był zawodnik lepszy, obiecujący, to przychodził do rocznika starszego, wymienialiśmy się zawodnikami, także życie kwitło. No czasami po zebraniu też były spotkania dodatkowe,
że tak powiem, bo przecież siedziba UKS-u była na Piotrkowskiej, więc wokoło było dużo ciekawych, powiedzmy, lokali. Także dalsze dyskusje odbywały się poza obiektem klubowym. W mniej oficjalnej atmosferze. Mniej oficjalne, tak. No ale no było fajnie, ciekawie było. Wspomniał trener o tych mniejszych klubach, które były takimi satelitami dla UKS-u, dla Widzewa. Teraz tych klubów jest coraz mniej, dużo więcej jest za to takich typowo komercyjnych podmiotów szkolących dzieci. Jak trener postrzega to zjawisko? No tak jak mówię, no tych klubów to ja już w tej chwili, ja grałem w lidze, bo wtedy w makroregionalnej, graliśmy Mistrzostwo Polski, ten zespół, co zdobył Mistrzostwo Polski, to grałem w lidze, bo wtedy były makroregiony. To w makroregionie grało, proszę pana, grał ŁKS, grał Orzeł, jeśli pamiętam dobrze, grała Łodzianka w lidze makroregionalnej, czyli na tym już, gdzie była Petrochemia Płocka, powiedzmy, dwa zespoły były z Płocka, wtedy pamiętam jeszcze. Liga liczyła chyba 14 albo 15 zespołów. No małe kluby były niektóre na bardzo wysokim poziomie. No Łodzianka wiadomo, że dostarczała bardzo wielu zawodników, bo to był szkolny klub, powiedzmy, szkolnego związku sportowego. Przecież Marek Chojnacki wyszedł z Łodzianki. Była świetna. No, Orzeł na bardzo wysokim poziomie, te szkolenie przecież odbywało się. No tutaj w pobliżu był Orkan. Tu niedaleko, co tam jeszcze było? Na Polesiu był Metalowiec. Nie, Metalowiec to był na dzielnicy Górnej. Start na Bałtach. Start oczywiście, no przez start warunki w pewnym momencie, przecież start był w drugiej lidze, szkolenie też na bardzo wysokim poziomie, dobre obiekty. To było naprawdę ciekawie, no Tęcza był taki klub, Tęcza, był RKS na Rudzie, do tej pory jest zresztą jeszcze. No. Bardzo dużo z tych klubików było, to było ciekawe, no przecież Ziober Jacek jest naszym wychowankiem, ale pierwsze kroki to chyba w Tęczy albo w Welcie, chyba tak mi się wydaje, zanim do nas tu przyszedł. Także naprawdę trzeba było bardzo, bardzo współpracować i obserwować to wszystko, bo wszędzie była dobra młodzież, no bo tak jak mówię, no wszędzie, w każdej dzielnicy były po jednym, po dwa kluby, może nawet po trzy. Pracując z rocznikiem 80., w którym momencie zorientował się pan, że ma do czynienia z ponad przeciętnie uzdolnioną ekipą? No to były ciekawe sprawy z tym rocznikiem, bo ja wiedziałem, że to jest rocznik dobry, bo my żeśmy, zanim żeśmy zdobyli Mistrzostwo Polski, to my już wcześniej na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie zdobyliśmy czwarte miejsce, byliśmy bardzo blisko medali, żeśmy z Legią przegrali o trzecie miejsce, z bardzo silną Legią, a ja miałem trochę pokruszony zespół. Ale grając pierwsze mecze, byliśmy na pierwszym miejscu i to tylko przypadek sprawił, żeśmy tam nie zdobyli medalu. No a to był 97 rok, a po trzech latach żeśmy zdobyli Mistrzostwo Polski, chociaż powiem szczerze, że nie za bardzo tutaj każdy myślał, że ten zespół zajdzie tak wysoko. No, to był taki zespół nieobliczalny. Tym bardziej, że taki był turniej króla, żeśmy tym samym na wiosnę był turniej króla tutaj, żeśmy w tym turnieju zajęli ostatnie miejsce. Byliśmy gospodarzami i żeśmy zajęli ostatnie miejsce. A później okazało się, że ten zespół bardzo, bardzo odpalił. Tam byli tacy chłopcy, którzy się bardzo potrafili zmotywować i dopiero później okazało się, że tam jest paru wybitnych zawodników. Wyszło z tego paru zawodników też wyszło. No przede wszystkim był takim najbardziej Madej, który był młodszy, ale przyszedł do nas, zasilił nas w finałach. Dziedzic, następny, Nabiałek był taki chłopiec, super też, syn trenera Nabiałka. Rutkowski Krzysiek, Politechnika w tej chwili, niestety zrezygnował, bardzo żałowałem. Łabęcki, przecież wiele grał tutaj u nas, wychowanek. Fajny, dobry zespół, ale tak jak mówię, ja widziałem potencjał w tym zespole, ale tak ogólnie nie jakoś nie przykładam. Raczej myśleli, że ten zespół nie zdobędzie jakichś wielkich zaszczytów. Że wyjdą wychowankowie, ale nikt nie myślał, że aż tak wysoko zejdziemy. Jak pan zapamiętał te decydujące boje o mistrzostwie?
Nie byliśmy tu w roli faworytów. Na szczęście tutaj były półfinały w Łodzi. Jak ja to zapamiętałem, graliśmy na głównej płycie, więc to był największy atut, że wszystkie mecze odbywały się, to były cztery zespoły były, no, wszystkie mecze tu się odbywały na głównej płycie. Ja nie zapomnę, jak no, żeśmy tutaj takich warunków za bardzo, powiedzmy, finansowych nie mieli na takie przedsięwzięcia, ale tak jak mówię, byliśmy gospodarzami. No, przyjechała Wisła Krakowska, która wystrojona była, wszyscy byli ubrani jednakowo, jakby jechali na Mistrzostwa Świata. Przyjechali chyba 3 albo 4 dni wcześniej przed tym półfinałem. Mieszkali w Pabianicach, specjalnie w hotelu, także no, tu wszyscy myśleli, że to nas rozbiją w puch, a my żeśmy ich tutaj leciutko 4-1, tak, bez żadnych problemów. Żeśmy w ogóle tu wygrali bez straty punktu ten półfinał i wtedy dopiero wszyscy przejrzeli na oczy, bo przychodziło tutaj coraz więcej ludzi, bo zespół grał ofensywnie, strzelaliśmy bramki, no i potem pojechaliśmy do Zabrza, bo graliśmy z finał z Zabrzem, z Gwarkiem, tam żeśmy prowadzili już 2-0 i wtedy już by było pozamiatane, ale no straciliśmy 2 bramki, żeśmy wynieśli stamtąd remis, no i tutaj decydujący mecz był horror, dosłownie horror, bośmy prowadzili, jeśli dobrze pamiętam, 2-0, potem oni wyrównali, jakoś nie, nawet chyba 3-0 było, potem 3-1, 3-2, no i na szczęście my na 4-2, oni na 4-3, także zakończyło się horrorem, bo to 4-3 było, ten finał się zakończył, ale było bardzo dużo ludzi, była telewizja. No i tak jak mówię, no, z takiego zespołu, który wyrósł później, no, wielki zespół, bo praktycznie rzecz biorąc, żeśmy to przeszli bez straty, no straciliśmy w tym Zabrzu, ale tak żeśmy przeszli to suchą nogą i potem wypłynęło z tego wielu zawodników fajnych. No. No ale tak jak mówię, bardzo dużo było indywidualności. Był Madej, był Dziedzic, był Łabęcki, był Nabiałek, był Rutkowski. Troszkę gorzej było z bramkarzami. Był nasz obecny trener bramkarzy, Janowski, tak, jest tutaj na zdjęciu. No dobre warunki fizyczne, chłopiec też bardzo, bardzo taki starający się, walczący. No przegrał trochę walkę z Sołtysińskim, bo Sołtysiński bronił taki mniejszy od niego bramkarz, ale tak jak mówię, no czasami człowiek podejmuje decyzję, bo musi podjąć, ale... Taka rola trenera. Taka rola trenera, tak. Huczne świętowanie było wtedy? My byliśmy wtedy, bo wtedy byliśmy u Ptaka. Ptak był tutaj, powiedzmy, naszym, powiedzmy, głównym tym. Zresztą my, chłopcy dostali nagrody, jeśli dobrze pamiętam, to nie pamiętam, jakieś niefinansowe, ale chyba po magnetofonie dostali, czy jakieś, no jakieś, na pewno były jakieś nagrody dosyć ciekawe. No trenerzy dostali tam jakieś, powiedzmy, też nagrody, huczne świętowanie, no poszli gdzieś, poszli na miasto, ja powiem szczerze, nie uczestniczyłem, więc nie wiem. Trener wolał nie wiedzieć. Wolał nie wiedzieć, ale nie było jakoś, ekscesów żadnych nie było, no ale na pewno to był trzeci i ostatni chyba Mistrzostwo Polski juniorów, od tej pory chyba nikt się nie pokusił, więc na pewno było fajnie, no. Było bardzo, bardzo paru ciekawych chłopców w tym zespole. Rok wcześniej seniorzy zdobyli Mistrzostwo Kraju, potem wy powtórzyliście ten wyczyn i wtedy chyba jeszcze nic nie zapowiadało tego, że ta historia UKS-u w kolejnych latach potoczy się tak, jak potoczyła. No wtedy była wspaniała młodzież, no bo my UKS zdobył Mistrzostwo Polski seniorzy. My zdobyliśmy Mistrzostwo Polski juniorów starszych i za miesiąc czasu Mistrzostwo Polski juniorów zdobył zespół młodszy prowadzony przez Mirka Dawidowskiego. Także no, już samo to wskazuje, jaka to była młodzież w tej chwili. No. Żeby tak się powtórzyło może jeszcze kiedyś, no, wspaniale by było. A później, no, tak jak mówię, w 2002 roku, co świadczy o tym, że to dalej było kontynuowane, miałem zespół, którym pojechałem do Gdyni na finały i tam mogliśmy też zdobyć złoto, zrobiliśmy srebro i powiem szczerze, że nikt nie był z tego zadowolony, bo każdy myślał, że... Bo rozbijaliśmy wszystkich po drodze bardzo wysoko i z tą Amiką Wronki żeśmy spotkali w finale i wszyscy myśleli, nawet przyjechały władze Ptaka. Pan Antoni chyba nie przyjechał, ale przyjechali prezesi. No i niestety gratulacje były bardzo skromne. Wszyscy myśleli, że to tak nie da się czasami. Właśnie tak jak mówię, tutaj ten zespół, na który można było mniej liczyć, zdobył, a tutaj ten zespół w 2002 roku, który był naprawdę naszpikowany jeszcze moim zdaniem lepszymi zawodnikami, no, żeśmy przegrali w finale z tą Amiką, chociażśmy prowadzili 1-0, aleśmy przegrali 3-1 w
finale. To proszę opowiedzieć o tych medalistach z 2002 roku. No, bronił Gąsiński, to też taki ciekawy bramkarz, wysoki, pamiętam. Z takich wychowanków no to grał Kamil Dziubałtowski, taki skrzydłowy, fajny chłopak. Kaleta, taki napastnik, strzelający, super, super chłopak. Bartosik, to potem oni grali potem tutaj, Bartosik. Kurstak Tomek, Stanisławski, taki pomocnik. Mędrek Darek, taki na środku obrony, którego kiedyś chcieli nam porwać w Portugalii, jak pojechali, bo też im się tak podobał. Ciszewski, no tak bym musiał wymieniać, ale no potem jeszcze taki był Cieciura, bardzo zdolny napastnik. Później grał nawet chyba w drugiej lidze, jeśli dobrze pamiętam. Także zespół dobry zespół, nie było jakichś tam słabeuszy w tym zespole. I graliśmy jak z nut. Wszystkie mecze tam w tych półfinałach to wygrywaliśmy po 3-1, po 4-1. Z Bałtykiem chyba 5-1 żeśmy wygrali. To były specjalnie zorganizowane mistrzostwa w Gdyni. Bardzo ciekawa oprawa była. Tydzień czasu prawie trwały. No ale srebro jest srebrem. Ja uważam, że to był też wielki sukces tego zespołu. Chociaż może byśmy wygrali, gdyby nie miał zbyt wiele kontuzji w tym decydującym meczu. Mistrzostwo w 99, wicemistrzostwo w 2002 to te takie najjaśniejsze, najbardziej radosne chwile w pana trenerskiej karierze, ale nie jedyne. Jakie jeszcze momenty wspomina pan z dużym sentymentem? Znaczy takich pomniejszych zwycięstw było również, bo powiadałem, że ja pracowałem, byłem związany też ze szkołą, tak mówiłem już, że zdobyliśmy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej kiedyś Mistrzostwo Polski, tych piątek piłkarskich. No. Wcześniej ten zespół, co mówiłem, zdobył czwarte miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie w 97 roku. I powiedzmy, wiele było takich zespołów, które było bardzo blisko. Ja ten pierwszy mój zespół, który prowadziłem ze Zbyszkiem Robakiewiczem, to był bardzo, bardzo dobry zespół. Naprawdę tam było wielu świetnych zawodników i żeśmy przegrali awans do finałów Mistrzostw Polski przez oszustwo. Żeśmy grali z Kalisją, żeśmy prowadzili 1-0. Gdybyśmy ten mecz wygrali przynajmniej jedną bramką, byśmy grali w finałach i byśmy na pewno tam odegrali olbrzymią rolę. Natomiast oszukano nas tam, weszło po przerwie tam w tej Kalisji kilku zawodników, którzy w ogóle nie byli zarejestrowani w tym zespole. Potem żeśmy interweniowali, nic to nie pomogło. Żeśmy ten mecz zremisowali przez przypadek, bo mój jeden z najlepszych zawodników wtedy, ten Zbyszek Robakiewicz, stanął, zaczynali grę od środka boiska, druga połowa była i Zbyszek stanął na linii pola karnego. Było słońce. Chłopak zobaczył, że bramka stoi na linii pola karnego. Zbyszek nie był zbyt wysokim bramkarzem. I dmuchnął w kierunku bramki. Zbyszek tak powoli wracał. Nie sięgnął piłki i wpadła do bramki. I to była jedyna ich akcja, na którą byli zdolni, bo przecież cały czas przeważali, żeśmy na nich siedzieli. Po przerwie zrobili jeszcze to, jak mówię, to oszustwo. Potem żeśmy interweniowali. Zakończyło się wszystko 1-1. Wystarczyło, żebyśmy to wygrali. Ten zespół by grał w finałach Mistrzostw Polski. I jestem przekonany, że ten zespół by odegrał bardzo dużą rolę. No. Później miałem taki rocznik 90. Też super rocznik. I też były wielkie nadzieje z tym związane, bo tam była welęgarnia talentów. Tu chciano po powiedzmy zakończeniu ich tutaj kariery juniorskiej, 7 proponowało kontrakty. Proponowano tu w ŁKS-ie kontrakty. Tam był, to był, no, ten 90. rocznik był naprawdę też rocznikiem super. Tam był taki zawodnik Marciszko, potem był mój Szymek Salski, który później grał zresztą tu u nas nawet w lidze. Był Wrzesiński, kapitalny chłopak. Tak tylko przykładowo mówię, ale tam było 5-6 chłopaków, z którymi chciano podpisać tutaj kontrakty. Zdecydował się na nie tylko Marciszko i mój Szymek, a reszta poszła do Piotrkowi i skończyli kariery. I też ten zespół przegrał mecz o wszystko. Pamiętam jak dzisiaj na boisku Energetyka. Gdybyśmy mecz przynajmniej zremisowali, byśmy grali też w finałach Mistrzostw Polski. Także wiele tych zespołów, które prowadziłem, też się, powiedz tak jak mówię, że wypłynął zespół, którego tak trochę mniej liczyliśmy, natomiast te dwa zespoły, 90. i ten 66. rocznik też był takim zespołem, który mógł grać w tych finałach.
I to taki pozostaje trener po jakimś czasie, powiedzmy z tego, ale po jakimś czasie spotyka się z chłopcą i mówią: trenerze, ale my też mogliśmy wtedy zrobić, a pojechał Widzew na mistrzostwa, wtedy ten 66 nic nie zrobili, wszystko przegrali. Także to jest taki, pozostaje człowiekowi niedosyć, a tych zespołów było trochę było, które mogły jeszcze, tak jak mówię, osiągnąć jakiś sukces. Z iloma zespołami łącznie przez te bagatele 44 lata w UKS-ie pan pracował? Tak, trzeba było zacząć, to 66, potem 70, te bardziej znane, musiałem to mam zapisane gdzieś, 76 to był u mnie w szkole, 74, 86, 90, 94, ten co Cupriak, Kamil powiedzmy tutaj i tam był ten nasz, co nas tutaj tak dwa razy upokorzył, ten chłopak, co odszedł od nas, bo był zainteresowany Widzewem, Żytek. Wiktor Żytek. Żytek, Cupriak, to byli w tym zespole też. No, potem 94, potem 2001, no jeszcze tam ze dwa pominąłem zespoły, nie przypomniałem, musiałem sobie przypomnieć, ale no, było trochę tego. Mówiliśmy o tych najbardziej radosnych chwilach, jakie były najtrudniejsze momenty tutaj podczas pobytu w UKS-ie z pana punktu widzenia? Wie pan, no czasami było tak, że żeśmy nie zarabiali w ogóle, no to tak mieliśmy rodzinę, a tutaj jest taki artykuł, pamiętam, nawet tu przyniosłem wam do pokazania. Srebro za 400. Wtedy jak zdobyliśmy mistrzostwo, wicemistrzostwo, to żeśmy zarabiali po 400 tutaj. No to wie pan, to trochę było mało, nie? 400 zł zarabiali, wprawdzie żeśmy pracowali w szkołach i gdzie indziej niektórzy jeszcze, ale no to nie chodziło o to, chodziło o to, żeby tutaj nie było na sprawie w domu, a tutaj się zarabiało słabo. To były trudne momenty, był taki moment za dyrektora Byczkowskiego, kiedy nam przez 7 miesięcy nie płacili pensji. W końcu wszyscy złożyli wymówienia, no i jakoś się znalazło tam, jakieś te pieniądze się znalazły, ale to były grosze, no się zaprawdę, słabe pensje były przede wszystkim, to było. To były najgorsze momenty, bo człowiekowi, no ci niektórzy trenerzy nie wytrzymywali, odchodzili, wiadomo, no. Jak najlepszym momentem to była tutaj, no, tam niektórzy wieszają, powiedzmy, psy na ptaku, natomiast ja nie mogę na temat ptaka powiedzieć nic złego, bo za jego czasu zdobyliśmy mistrzostwo, zdobyliśmy wicemistrzostwo, liga zdobyła mistrzostwo i pensje były przyzwoite, sprzęt żeśmy dostawali, obozy żeśmy połowę płacili za obozy, chłopaki płacili połowę za obóz tylko. A żeśmy przed mistrzostwami pojechali do Burzenina, gdzie miał swoją siedzibę, tak, boisko, no to żeśmy za darmo pojechali praktycznie. Także no, to były takie, powiedzmy, dobre momenty wtedy, no, że tak się stało, że jak się stało, że później, powiedzmy, ptak zrezygnował, no to różne były, powiedzmy, inne pozakulisowe sprawy. No. To były dla UKS-u, moim zdaniem, bardzo dobre, same sukcesy praktycznie rzecz biorąc. No może nie wypał był z Akademią Brazylijską, ale też było przecież paru zawodników, które grało wtedy w klubie. No ale z tych smutnych, tak jak mówię, no, najgorsze to było to, że człowiek się czuł niedowartościowany, no bo jak człowiek zarabia grosze, no to każdy mówi, daj sobie spokój, po co ty w tym klubie się męczysz, tracisz tam pół, no bo człowiek szedł na treningi pół dnia, później było potem zebranie, potem rozmowy o tych zawodach, o tym i to do domu się nie wracało, mieliśmy dwoje dzieci. Było ciężko, no to na pewno słabe warunki do pracy, no bo tak jak mówię, boisk nie było, wszyscy mówili, UKS to ma takie warunki, ale praktycznie rzecz biorąc to było jedno boisko trenowania dla młodzieży, no bo tutaj za kotłownią, jak było słońce, to była pylica, tak jak mówię, Sahara. Jak było zimno, no to była ślizgawka, jak popadało, to było nie do trenowania, to się szło do lasu. Żeśmy trenowali na rurze, tak jak żeśmy to mówili, żeśmy szli na rurę. Obowiązek każdego trenera prowadzącego zespół był taki, że się przynajmniej raz w tygodniu szło na rurę, no bo warunki, no zresztą wtedy taki trend był bardziej, żeby chodzić raz w tygodniu, trenować jednak w terenie. Nacisk położony na ogólny rozwój był dużo większy, znaczy w tej chwili się to inaczej robi oczywiście, ale wtedy to był obowiązek chodzenia w teren raz w tygodniu. Dużo klubów chciało trenera podkupić
przez te lata? Było tylu doskonałych trenerów, że co ja tam mogłem mówić o podkupieniu. Nie, no tak, ja tak powiem szczerze, nie byłem jakoś, to byłem związany, mieszkałem na Rytkini, szkołę miałem na 1 maja, więc też bliziutko. Nie szukałem jakoś specjalnych tam, powiedzmy, na pewno jakby człowiek, powiedzmy, chciał, to by poszedł, no ale za chlebem raczej nie chciałem chodzić, ja byłem tu związany z tym klubem i jakoś dotrwałem, no. Potem warunki się zmieniły finansowo, wiadomo, że było coraz lepiej i człowiek został. No, za Ptaka było finansowo bardzo dobrze, a potem jeszcze trochę się było poprawiło, była akademia, było trochę lepiej, coraz lepiej, także nie było jakiejś takiej potrzeby, no chyba, żeby człowiek chciał pracować z seniorami, no ale ja jakoś tak, nie wiem, miałem jakieś tam, powiedzmy konkretne propozycje po zdobyciu mistrzostwa, ale mówiąc szczerze, wolałem pracować z młodzieżą. Bo ci, jak widziałem po przykładach moich kolegów niektórych, że ci, co rozstali się z piłką młodzieżową, poszli, no to jakoś później nie za bardzo byli z tego, nie wszyscy oczywiście, nie byli za bardzo z tego zadowoleni. Później nie miał pan takiego momentu właśnie, że żałował, że nie spróbował tej seniorskiej piłki? Pan, wydaje mi się, że nie, bo ja jestem takim, nie lubię zmian za bardzo, nie, pomimo tego, że jestem spod znaku bliźniąt, a bliźniacy lubią zmieniać, ja za bardzo nie lubię właśnie, nie lubię zmian, nie lubię się jakoś rozdrabniać. Nie żałowałem, nie, w sumie nie żałowałem, w sumie jestem zadowolony z tego, co tu się stało, z tego, co żałuję tylko tego, że było tak mało, to żałuję, bo tak jak mówię, przynajmniej jeszcze dwa zespoły, jeszcze przynajmniej dwa zespoły mogły grać w finałach Mistrzostw Polski. No i wtedy bym mógł powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony. Ale no, nie można wszystkiego przewidzieć w piłce. Wie pan, jak to jest? Nie można. To jest tak nieobliczalna dyscyplina sportu, że to jest... Cały urok na tym polega, że to jest sport nieobliczalny. Dlatego może tak wszyscy go chcą oglądać, prawda, że jest taki nieobliczalny. Wspomniał pan trener o obozach przygotowawczych, gdzie najchętniej zabierał swoich podopiecznych i szlifował formę między rundami. Nie wiem, czy pan pamięta trenera Partyki, to był pan Edward Hatala, taki był człowiek. To był jego trener tutaj na UKS-ie. On był jednocześnie szefem sportu na dzielnicę Polesie, więc żeśmy ściśle współpracowali. I była taka forma, że my jeździliśmy w formie kolonii, że dzieci jeździły na obozy w formie kolonii. Znaczy dopłacały tam część z tego, co tam, powiedzmy, to były grosze, kosztowe sprawy. I się jeździło na obozy na 3 tygodnie z dziećmi, no więc trochę to trwało. Pamiętam Hajnówka, jakieś takie były tam, pamiętam jak dzisiaj do Hajnówki żeśmy jeździli, do Płocka. No wiele miejsc tych obozów było. Ja natomiast bardzo długo jeździłem do Straszęcina. W Straszęcinie trenowała kadra Polski wcześniej. Ta jeszcze za czasów naszego świętej pamięci Kazia Górskiego. Tam wszędzie wiszą, powiedzmy, zdjęcia kadrowiczów z tego okresu. I ja tam kiedyś, ktoś tam mi powiedział o tym obozie, pojechałem tam, jeździłem tam chyba, byłem tam na 5 albo na 6 obozach, jeżeli nie więcej. Tam była na miejscu pływalnia, były wspaniałe warunki do trenowania, super jedzenie, także ja chętnie tam jeździłem z juniorami najstarszymi. Najwięcej obozów właśnie tam w tym Straszęcinie żeśmy spędzili. Potem żeśmy jeździli, no to wie pan, no różnie, gdzie tylko tam się jakoś tak, ale z tego co pamiętam, to najbardziej mi pasował ten Straszęcin. Spośród, tak patrząc przekrojowo, spośród wszystkich podopiecznych, którzy mieli największy talent i potrafili go wykorzystać? Wie pan co, powiem panu szczerze, że ja to najbardziej żałuję Igora Cypniewskiego, bo to był zdecydowanie najbardziej utalentowany chłopak w tych czasach, 74 rocznik. To był, tak jak mówiłem, zespół, w którym był też Artur Kościuk i był ten Łukasz Derczyński, on już nie żyje, zabił się, ale on też był, on poszedł do pamięta pan taki zespół Miliarder Pniewy? Został to sprzedany z naszego klubu jako junior, już nie był juniorem chyba. Został tam do tych Pniew sprzedany i tam przepadł w tych Pniewach. Natomiast Sypa był najbardziej utalentowanym, ja uważam, że to był bardziej utalentowany, jego poziom to jest Lubański, nasza gwiazda powiedzmy. Gdyby on, Boniek, gdyby Sypniewski powiedzmy nie miał tych problemów, o których wiemy ogólnie, to mógłby wyrosnąć na piłkarza formatu naszego Lewandowskiego.
jego niekonwencjonalne umiejętności techniczne, jego, to znaczy wydawało się, że to jest zawodnik wolny, że on jest, że on słabo biega. Natomiast w momencie, kiedy on dostał piłkę, to tak jak Mbappé. Człowiek nie wiedział, co on wymyśli. I on nie był jakimś tytanem pracy. On słabo pracował na treningach. Raczej, trenerze, pogramy. Trenerze, no dosyć, no pograjmy już. Ale niesamowicie utalentowany naprawdę, niesamowicie. Artur Kościuk też z tego zespołu wyszedł, tyle lat grał w piłkę. No, też super zawodnik, powiedzmy, też chłopak. Z tym, że trochę inny typ. No tak jak mówię, Zbyszek Robakiewicz, taki pracuś, bramkarz, który w tym pierwszym moim zespole, który tyle lat grał, potem w Legii przecież grał tyle, kupę lat. Niezbyt wysoki, ale pracuś, niesamowity taki. Z tych, co pamiętam. No potem taki, taki on częściowo, mój zawodnik się do niego częściowo tylko przyznaje, taki Witek Węclewski, świętej pamięci, genialny obrońca, reprezentant Polski przecież. Piotrek Soczyński, niesamowity talent tak samo. Pamięta pan naszego Piotrusia Soczyńskiego? On tu czasami do nas przychodzi, ale też się zawieruszył, nie poszedł tym, tak jak sypa się zawieruszył, tak trochę się zawieruszył też, a też niesamowity, genialny chłopak też był. No tak wymieniać by było dużo, no sięgać pamięcią, no to z tego mojego mistrza Polski, no Łabęcki też, który pracuś, to stracił zęby kiedyś w meczu, wszystkie zęby mu wypadły, zderzył się. Myśleliśmy, że to koniec, pozbierał zęby, poszedł do dentysty, grał dalej, no zrobił karierę, też genialny chłopak. No z tych, tak jak mówię, no wielu trzeba by było wymieniać, ale uważam, że taki stracony, dużo więcej można by było to Sypa, zdecydowanie Sypniewski Igor. U Igora w tym wieku nastoletnim już były te przesłanki, że ta kariera jego może się potoczyć tak, jak się potoczyła? On był u mnie w szkole, bo ja go miałem w tej klasie sportowej u siebie. Tam przyszedł, tam ich, nie wiem ile oni mieli tam, jak do czwartej klasy przyszli, do mnie były no, czwartej albo nie, do czwartej, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, to by 4 lata było wtedy. On miał kłopoty rodzinne duże. To głównie decydowało o tym, że ten chłopak nie był taki bardzo skoncentrowany tylko na tej piłce, chociaż rodzice byli bardzo usportowieni, bardzo. Matka biegała, lekkoatletką była, piękna kobieta, ojciec też był bardzo... pilnował go i powiedzmy tego, ale jeśli chodzi o stabilizację rodziny, tam się niedobrze, nie było od początku. No, także to wydaje mi się wpłynęło na to bardzo. Ja tam czasami przychodził głodny do szkoły, żeśmy mu kanapki, dyrektorka mu kanapki robiła, no bo dzieciak był zaniedbany trochę pod tym względem, no trzeba przyznać. No babci mieszkał, przecież taki był okres czasu, że on mieszkał na babci, tam o babci mieszkał, także. Gdyby te jego od początku, a miał umiejętności nieprzeciętne, jak go przyprowadzili rodzice, ja pamiętam, to już mówiłem wielokrotnie, powtarzam się, ale go przyprowadzili na PTC do Pabianic, to było wczesny nabór, ja już miałem rocznik ustawiony, żeśmy grali parę meczów, a on przyszedł z podwórka praktycznie. I on w takim meczu, w takim początkującym, od razu strzelił 3-4 bramki już wtedy, nie pamiętam, na PTC, no to mówię, nie no, chłopak, to jest... Także już na samym początku był taki, ale tam w końcówce już się trochę tak zawieruszył. On odzyskał dopiero, potem poszedł do wojska, był w wojsku w Orle i on dopiero tam się ocknął ponownie. I potem jak poszedł do ceramiki, tam został królem strzelców, no i potem wyjechał, wiadomo, do Grecji. Także to był jego najlepszy okres. Gdyby, powiedzmy, się dobrze prowadził wtedy, no to by był genialny. To by Lewandowski, byśmy mieli takiego Lewandowskiego na pewno. On przecież długo tu grał, potem jeszcze w ŁKS-u wracał i wszyscy mówili, że nietrenujący Sypniewski jest lepszy od... Także na pewno szkoda, bo to my zawsze jak rozmawiamy z trenerem Pokrywą, to mówimy, że szkoda nam najbardziej tych takich wielu talentowanych, którzy tu byli i którzy się tak zawieruszyli później jakoś tak. Byli powiedzmy bardzo obiecującymi zawodnikami. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, no, mówię o Sypniewskim akurat, bo to akurat znam tego dzieciaka od dziecka, ale było wielu takich, którzy poszli, no nie skręcili w tą ścieżkę co trzeba, a byliby na pewno wielcy. A dużo jest takich podopiecznych, z których jest pan dumny, bo może nie byli tak bardzo utalentowani, ale swoją właśnie pracowitością, swoją wytrwałością tak potrafili pokierować sobą, że przebili się na te ligowe wyżyny?
Wielu było tych takich pracowitych. No przede wszystkim te, wracając do tego pierwszego zespołu, no to tak jak mówię, no Zbyszek Robakiewicz, który malutki chłopczyk, który zawsze tam nie ale był no zawzięty i z takiej też rodziny nie za bardzo poukładana była wtedy, tam miał też problemy jakieś, powiedzmy rodzina, wyszedł, grał tyle lat w piłkę. Taki Darek Podolski był też chłopiec, który wydawałoby się, że to nawet kiedyś przeszedł z zespołu Włodka Tylaka do mnie, bo Włodek mówi, a weź tego Podolaka, bo ja już z nim nie mogę dać rady, to mówię, weź, no dobra, a u mnie grał pierwsze skrzypce, wszystkie karne strzelał, jak gdyśmy biegali w terenie, no jeszcze wtedy biegałem oczywiście, więc on musiał zawsze być przede mną, zawsze za taki pracuś też i wiele lat przecież grał, potem w Widzewie jeszcze grał. No, Łabęcki, następny taki też pracuś, powiedzmy. Tu miałem w tym ostatnim zespole, co prowadziłem w naszej akademii jeszcze, też miałem paru fajnych chłopaków. No, jakoś tak się stało, że ich może liczyłem bardzo na taki, na taki, tam jest Piela, taki, nie wiem, czy pan kojarzy, pan, bo on był tutaj w Orbicie, też taki pracuś, niesamowity chłopak, pracowity. To nazwisko już padło kilka razy w naszej rozmowie. Nie mogę zatem nie zapytać, jak od kuchni wyglądała współpraca z Wiesławem Pokrywą? Moja współpraca z Wieśkiem Pokrywą, no idealnie, ja nie mogę nic złego być na trenera Pokrywę, bo my żeśmy pracowali, moim zdaniem idealnie, no, współpracowało mi się z Wieśkiem. Działaliście na zasadzie przeciwieństw uzupełniających się, czy znaczy, odwrotnie? Wiesiek prowadził, przeważnie tak było, że Wiesiek prowadził też przecież zespoły, więc... Też był blisko, zdobył raz chyba Mistrzostwo Polski na Igrzyskach, jeśli dobrze pamiętam, i był no moim zdaniem też był bardzo zaangażowany w to wszystko, a potem został koordynatorem i został prezesem, ale to już, no, żeśmy ratowali klub i musiało coś się, no Wiesiek, tak mówiąc szczerze, to przyczynił się do tego, że ten klub został uratowany, no nie oszukujmy się, no przecież to dzięki niego i jego inicjatywie powstała Akademia, przecież jeśli dobrze pamiętam, to namówił też Tomka Salskiego do tego, żeby tu przyszedł, bo to przecież jego wychowanek Tomek Salski. No więc chwała Pokrywie za to, że takie podjął kroki, bo... A czy żeśmy współpracowali? Nie, no dobrze, no wie pan, no, ta sekcja, no, można różne teksty na ten temat mówić, jacy to byli, no, tych trenerów się tutaj przewinęło przez tyle lat masa, no, wielu umarło, już nie żyje, Czesiu Kozłowski, Robert Grzywocz, powiedzmy, ale cała masa się tu przewinęła, ale no, wyniki świadczą o tym, że no, nie było aż tak źle, wydaje mi się, prawda, no. Czasy Pokrywy, jak był tutaj, no ja, mi się bardzo dobrze z nim próbowało, znaczy ja się z nim dogadywałem, no żeśmy siadali czasami, braliśmy bliżkami blok w blok prawie, więc siadaliśmy czasami po treningu i żeśmy dużo gadali na te tematy, jak to ustawić, co tutaj, kogo tutaj, dlatego no byłem tak potem najstarszym tutaj z tych wszystkich trenerów, więc dużo żeśmy tam razem ustalali na pewno, no. Przez te wszystkie lata, tak jak obserwował pan kolejne generacje, zmieniała się mentalność młodych zawodników? Tak jak mówią, byt kształtuje świadomość, prawda? No nie było takich pokus kiedyś, prawda? No dzieci miały mniej pokus. Bardziej, o czym teraz myśli młody zawodnik mający 18 czy 17 lat, a nawet 16? No żeby szybko mieć samochód, prawda? No kto o tym wtedy myślał, czy tam... No, no raczej się o tych rzeczach nie myślało. No teraz natomiast no na pewno wzrósł poziom, powiedzmy naukowy. No, widać, że ci zawodnicy myślą o studiach, prawda? Myślą o jakichś tam karierach i tak dalej, a wtedy no raczej tak jak nie to, że byli to prymitywni, że ci zawodnicy byli prymitywni, ale jakoś no, wydaje mi się, że inaczej, inna była mentalność, inne podejście do tego wszystkiego. No może nie było takich pokus, może przez to. No, dzieci się rozwijały prawidłowo, wydaje mi się, szły taką prostą dosyć drogą,
Teraz wielu błądzi, no teraz wielu błądzi, wielu jest niecierpliwych, a w piłce kariery się też polegają na cierpliwości. No tak jak mówię, że niektórzy zawodnicy dojrzewają dopiero w wieku 18-19 lat, chociaż mówi się, że to już jest za późno, bo na zachodzie 16-latek to już jest ukształtowany zawodnik, którzy mówią, że tu powinien grać i tak dalej. Ale teraz jest tyle teorii, teraz tak się wszystko zmieniło. Podejście do tego wszystkiego, do metod treningowych i tak dalej, no ale ja uważam, że ta piłka to w sumie to jest bardzo prosta gra i nie należy z tego robić jakiejś wielkiej filozofii, no tak samo nie można tym chłopakom jakiś wkładać zbyt wielu rzeczy do głowy, bo oni mogą mieć też różne inne zainteresowania, to jest tylko i wyłącznie zabawa. Traktujmy to w dalszym ciągu kwestii zabawy. No. No i chyba, że już się jest człowiekiem ukształtowanym i chce się w tym kierunku tylko robić karierę, ale na poziomie dziecięcym to jest tylko i wyłącznie zabawa. My czasami chyba przesadzamy z wkładaniem ich do głów zbyt wielu, powiedzmy, teorii piłkarskich za wcześnie. Takie jest moje zdanie. No. No właśnie, no co by pan doradził tym młodym chłopcom stawiającym dopiero pierwsze kroki i ich rodzicom, bo czasami to ich postawa też jest decydująca, czy ten talent rozkwitnie, czy wręcz przeciwnie. Ja z rodzicami było wiele problemów, no ja przecież też miałem problemy, no przychodzi, teraz tego nie ma, no bo powiedzmy są boiska oddzielone od, ale przecież jak tu żeśmy trenowali, no rodzice byli na każdym treningu i każdy rodzic po treningu dochodził i pani trener, dlaczego mój nie gra? No przecież to było pytanie, które się całkowicie cały czas powtarzało, czy dlaczego mój dzieciak nie gra? No przecież nie powie mu pan, że dlaczego nie gra, bo jest słaby, no czy musimy czekać, musimy, no chociaż czasami się mówiło prawdę, że no zaczekajmy, no muszą grać najlepsi, no jest na rezerwie, zobaczymy, no i czasami tak wypadało, no. To jest pierwsza sprawa, że trudno jest współpracować z rodzicami, jak są powiedzmy, z tym, że tak jak mówię, kiedyś ja taką miałem metodę, że z tymi rodzicami bardzo blisko byłem, no. Nie byłem, nie to w sensie takim, żeśmy razem balowali i cały czas tego, ale dużo z nimi rozmawiałem, dużo ich przekonywałem, dużo czekałem, mówiłem o cierpliwości, stawiałem bardzo dużo na naukę, mówiłem o nauce, dlatego między innymi powstała ta klasa, te klasy piłkarskie u mnie, bo wiadomo, że piłkarze nie są naukowcami, prawda? Ja miałem tam urwanie głowy, bo niektórzy się słabo uczyli i ja miałem na każdej przerwie nauczycieli, którzy mi mówili, ten to jest, weź no, przemów do tego, dlaczego ten nie chodzi, dlatego ten się nie uczy. No, także to taka ważna jest kwestia też, powiedzmy, mieliśmy taką komórkę nawet w klubie, był taki człowiek wyznaczony specjalnie, który jeździł po szkołach i ratował zawodników. Już nie żyje ten pan, nazywał się Szefliński, który był delegowany do współpracy klubu ze szkołami. Też to jest ważna sprawa, żeby no, dziecku czasami trzeba było pomóc, jakieś stypendium może, jakiś tam no, jakiś pewien luz w treningach, jakieś tam postraszenie, że jak nie będziesz się uczył, to nie będziesz trenował. No. Także już wtedy też się o tym myślało. No. A teraz co bym radził, przede wszystkim systematyczność. No, o wartości moim zdaniem, już tyle razy to powtarzałem, jak robiłem jakieś wywiady, że talent, na pewno, ale czasami wychodzi chłopak taki, no tak, znowuż będę wracał do tego Podolskiego, Darka i do Łabęckiego, do Kościuka, bo Artur Kościuk to też jest taki typ pracusia, który koszmarnej kontuzji doznał, mając, graliśmy kiedyś na plonie, takie boisko było tam pod Aleksandrowem, koszmarnie złamał rękę, wyskoczył do głowy i myśleliśmy, że jest koniec kariery. Kościół miał wtedy 17 jakoś lat. Myśleliśmy, że to jest koniec kariery, a on się wziął jeszcze lepszy. Zmieniłem mu pozycję. Z napastnika zrobiłem z niego obrońcę. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo podejrzewam, że jako skrzydłowy, był skrzydłowy, tak, na prawie pomocy grał. Może by nie zrobił kariery, a tak, Kostek ustabilizował się i pracuś niesamowity. Ojciec pilnował, matka pilnowała, trening to jest święte. Szkoła i trening. Był też u mnie w klasie sportowej. Także mówię, systematyczność, nie przejmowanie się jakimiś takimi, no są tacy, no, krzyknie pan i koniec, chłopaku, nie? A trzeba być odpornym na te wszystkie i nie przejmować się, no walczyć, jeżeli się czujesz
że możesz, że jesteś dobry, to na przekór trenerowi trzeba postępować czasami. No. Byli tacy, naprawdę byli tacy i doszli do dopiero po tych. No. Było wielu takich chłopców, którzy w rezerwach dopiero zaczęli grać piłkę. No. Nikt na nich nie liczył, a w rezerwach zaczęli grać piłkę. Na przykład? Nie, no nie. Nie chcę już w tej chwili, wie pan, nie wiem, może i tak za dużo już czasami mówię, bo to tak się człowiek rozgadał, bo siedzimy i sobie gadamy, ale no byli tacy zawodnicy, którzy no dopiero podciągnęli się bardzo. No tak chyba, jeśli tak mówię, to nie wiem, czy to nie mam na myśli właśnie Marka Chojnackiego, czy może się mylę, bo to już człowiek mnie czasami zawodzi pamięć, ale... No ale znowuż wracam do tego Podolskiego, który również tak nikt na niego nie liczył, a on wypłynął i grał tyle lat w piłkę i zarobił trochę pieniędzy, nie? Taki no chłopak przeciętny zupełnie. Ale na żywo teraz mniej, a przed telewizorem dużo meczów w dalszym ciągu pan ogląda? No takie czasy, no co zrobić, no. Ja w ogóle, tak jak mówię, najchętniej bym jeszcze popracował. Bo miałem taki okres, że miałem problemy z kolanem, byłem nawet na operacji, no tak jak jeszcze pracowałem, ale teraz trochę mi się poprawiło. Ja bym jeszcze chętnie popracował, bo ja, dla mnie emerytura to jest tragedia. Chętnie bym pracował. No oglądam, oczywiście oglądam, no wszystko co jest możliwe się oglądam. Mam wszystkie, bo syn mieszka na górze, znaczy mój syn mówi o Salskim Szymonie, bo ja mam w ogóle jeszcze jednego syna i mam córkę, która mieszka w Anglii. I także oglądamy wszystko, mając piłkarza jeszcze na górze, to wie pan, przylatuje, przybiega zaraz, mówi, oglądałeś, widziałeś, co Lewy zrobił, no to się ogląda, no wiadomo, że coś się ogląda, no. Z tym, że ja bym też zwariował, dlatego ja się zajmuję jeszcze tak, może to jest śmieszne, jeszcze się zajmuję modelarstwem okrętowym, buduję drewniane modele okrętów, kiedyś może zapraszam, to zobaczycie, ile tego jest. No bo, tak jak mówię, no ja nie mogę siedzieć, nie, dla mnie to jest największa odręka siedzieć w domu i nic nie robić. No. Które ligi, mecze których szkoleniowców najchętniej pan śledzi? No wiadomo, że człowiek patrzy na tych najlepszych. No ja w tej chwili najchętniej patrzę, nie ukrywam, na Paryż, bo tam jest, jak widzę tego Mbappé, który im ucieka, on z piłką, a tamci bez piłki, on ich zostawia 3-4 metry za sobą. No wprawdzie niektórzy mówią, że on tylko do przodu gra, ale ja uważam, że to jest genialny zawodnik. No, no oczywiście no, patrzymy na, podniecamy się, wiadomo, Niemcami i naszym Lewym, który jak automat strzela bramki, więc to wszystko przesłania. No. No ale oglądam wszystko, nawet oglądałem ostatnio mecze SMS-ów kobiet, które te dziewczyny grają też wspaniale, także oglądam wszystko. No, jakbym mógł, to bym jeździł w sobotę i niedzielę mnie nie ma, bym tutaj siedział na rezerwach, bo też przecież jeździliśmy z pokrywą i na rezerwy, i na juniorów, także już człowiek to zostawi. No. Ale tak jak mówię, no, brakuje mi tego, żeby jeszcze coś robić. No, to jest najgorsze. Dlatego jak już nie mam co robić, to włączam reflektory, modelarstwo okrętowe. Dostaję za to oczywiście w domu, mam, no ale... Ile czasu potrzebuje pan na złożenie przeciętnie do jednego modelu? Budowałem taki model wodnika, takiego polskiego z czasów bitwy pod Oliwą, to budowałem go 3 lata. Wczoraj wszedłem do internetu, bo szukam coś, żeby zobaczyłem modele, które ludzie sprzedają po 9 tysięcy, takie złożone już, więc to jest jakaś taka w tej chwili może no, odskocznia od tego wszystkiego, tak człowiek by zwariował. No, telewizją też nie można tylko żyć, prawda? A już to, że ludzie mieszkają w blokach i nigdzie nie wychodzą w tych czterech ścianach małych, to ja dla mnie jest tak, że to, że tam ten żgów jest i mamy ogród, mamy co robić w polu, także to jest zbawienie. Odskocznia w postaci książki, muzyki, no, filmu? No wszystko jest, tak. No, płyty, fan Rolling Stonesów, więc córka mi przysyła płyty ostatnio, same Białe Kruki mi przysłała tam, bo tam gdzieś oni tam sprzedają na rynkach, jakieś tam Rolling Stonesów mi przysłała płyty, jakieś takie pierwsze ich,
Także wszystko, adaptery wszędzie, nagłośnienie. Zawsze, moje zainteresowania nigdy się nie kończyły tylko na piłce. Wbrew pozorom, że żyłem tym na pewno najbardziej, ale to nie tylko. Ja bardzo się muzyką interesowałem całe życie, no i modelarstwem. Także takie moje dodatkowe hobby to te dwie rzeczy. To chyba też klucz do sukcesu, żeby mieć te perspektywy trochę szerzej. Trochę człowiek zapomina o tym wszystkim, bo by człowiek zwariował, jakby człowiek cały czas żył tylko tym. Wydaje mi się, że no, piłka jest fajna, ale to jest moim zdaniem, tak jak mówił Kaziu Górski, to jest prosta rzecz, no, grać w piłkę. Przecież jak chłopaki kiedyś opowiadali, jak za czasów świętej pamięci Leszka Jezierskiego wyglądały odprawy, to, no, to teraz to jest proste były polecenia raczej. A już tak, żeśmy ostatnio rozmawiali w gronie tych starszych trenerów, no może się ktoś na to oburzy, ale jak ja słyszę, że zawodnik, bo mecze, transmisje to nie są tylko dla fachowców, tylko dla laików też, prawda? Dla zwykłych kibiców. Niech pan powie, czy początkujący laik oglądający mecze piłki nożnej wie, co to jest gra na dziewiątce albo na wahadle? No przecież to jest śmieszne. Określona podaniem diagonalnym. To jest śmieszne, no. Gra na dziewiątce. No ja rozumiem, że no wiadomo, że ludzie oglądają tego, no ale no jeszcze na dziewiątce to może zrozumie, bo mu się powie, że to jest środkowy napastnik i tak dalej, ale jak gra na siódemce albo ósemce albo na wahadle. Nie powinno, moim zdaniem się nie powinno takich terminów używać w transmisjach telewizyjnych, bo no, tak jakby no, są to głównie zawodnicy tymi komentatorami, wiadomo, że o co chodzi, ale dla nas starszych trenerów to jest śmieszne. Takie moim zdaniem trochę udziwnianie tej piłki jest to duże i no, takie czasy. Ale... To poza stąsami, jakich zespołów, jakich artystów jeszcze najchętniej pan słucha? Zespoł, wiadomo, no, Beatlesi i Rolling Stonesi to były dwa zespoły. No, Animalsi byli w Łodzi, ja byłem na Animalsach, no też taki zespół awangardowy wtedy. No. Byłem na Rolling Stonesach w Warszawie, żeśmy załatwili bilety po cichu, no to było przecież wydarzenie wtedy. No, Rolling Stonesi przyjechali do Warszawy, proszę pana, wie pan co to było? Od tej pory nie byli, byli na stadionie chyba do dziesięciolecia, z dawnym. Ja miałem po prostu, tak jak mówię, wracam do tej dziewiątki, gdzie taka młodzież była bardzo, jak na tamtejsze czasy, bo były to ciężkie czasy, wiadomo jakie, ale z dużymi zainteresowaniami. Intelektualna klasa taka była bardzo. I sport, dużo, wielu piłkarzy, mówiłem o Bobo Kaczmarku, mówiłem o Jasiu Chodkiewiczu, między innymi, no ale było takich paru chłopaków, którzy tam się interesowali piłką, muzyką. No, a wtedy to wiadomo, że królowały te zespoły, Beatlesi, Rolling Stonesi, no. Taka klasa, długie włosy, pamiętam. Dobrze było, fajnie było, pomimo tego, że no, było, nie było pieniędzy, było ciężko, no, nie było tam, wolną Europę się słuchało, no, wiadomo. No. Dużo pamiątek w domu po tych wszystkich latach? Ja tu w ogóle mieszkam teraz w Żgowie z żoną, ale praktycznie rzecz biorąc tu jest muzeum sportu, dlatego ja panu tutaj przyniosłem trochę materiału, bo jestem zbieracz. Także oprócz tego modelarstwa, o którym panu mówiłem, to jestem zbieracz. Tam są wszystkie, cała historia UKS-u jest zebrana. Ja już nie mówię o dyplomach, które nic nie pozwalam wyrzucać. Tam teraz syn mój urzęduje, ale nic nie pozwalam wyrzucać. Jest to wszystko posegregowane, pokatalogowane i mógłbym tak, gdybym ja się skupił, to moglibyśmy rozmawiać całe życie o pewnych ludziach tutaj, ale przecież pan jest młodym człowiekiem, więc no, pan nie pamięta tych za bardzo tych czasów, to trzeba przeżyć, prawda? Dlatego warto posłuchać. Ale powiem panu, można powiedzieć, żałuję, bo pan pytał, czy żałuje pan. Ja nie żałuję tego wszystkiego, co tu było, bo w sumie było biednie, ale było fajnie. No, bo myślałem się, co to za czasy, były tam ciężkie, komunistyczne. No. Jak człowiek miał zainteresowania i był zajęty, to tego się nie odczuwało. No a to, że stadion był pełen na każdym meczu, no to była jedna z największych... To była taka atmosfera, że
Ja czekam, kiedy tutaj ten stadion się zapełni. Mam nadzieję, że dożyję tego. No. Na ostatniej wigilii klubowej, która mogła się jeszcze odbyć w tradycyjnej formule, zabrakło pana ze względu na podróż poślubną. To jeszcze muszę zapytać, jak się miewa młode małżeństwo. No to widzi pan, no bo to tak jeszcze, bo moja żona, my żeśmy się 22 lata znali i w końcu to praktycznie moja, nie moja uczennica, ale razem pracowaliśmy w 159, potem w 26 gimnazjum, bo to się zamieniła ta szkoła. No i po 22 latach, teraz już, zdecydowaliśmy się pobrać. Powiem szczerze, że to głównie inicjatywa była żony, no ale ja przystałem na to grzecznie, no bo wie pan, jak to jest, nie można się... No i żeśmy pojechali do Włoch i okazało się, że to była ostatnia nasza podróż zagraniczna, bo potem już był COVID. Nawet niektórzy mówili, że chyba żeśmy przywieźli tego COVID-a z Włoch, bo byliśmy we Włoszech. No ale jak się układa? No dobrze się układa. No nic się nie zmieniło praktycznie rzecz biorąc, oprócz tego, że są obrączki. To się nic nie zmieniło, no ale tak jak mówię, no jest sympatycznie, bo nie mieszkamy sami. Mamy dwoje wnuków na górze już. Szymona właśnie dzieci. Moja córka mieszka w Anglii, też jest w ciąży, też czekam tylko z niecierpliwością, kiedy będę mógł pojechać, bo ona już w lipcu czy w sierpniu będzie rodzić, więc nie wiem, jak to będzie, żeby tam się dostać. Ona tu nie może przyjechać, więc żyjemy na szpilkach dosłownie. Panie trenerze, to jeszcze na koniec zadam to pytanie, które zadaję wszystkim gościom tego cyklu. Czym dla pana był i czym dla pana jest Łódzki Klub Sportowy? Łódzki Klub Sportowy. No wie pan, no jak się tu pracuje 40 lat, no to jest okno na świat, no przecież to jest całe życie. No człowiek strawił tutaj, policzmy tutaj spędzone, no to jest 3/4 życia człowiek spędził tutaj. No tak jak mówię, no żeśmy pracowali, naprawdę nie zarabialiśmy grosze, ale żeśmy tutaj siedzieli czasami. Ja pracując, mając klasy sportowe, to było zrobione w ten sposób, że ja tutaj spotykałem się rano na stadionie z chłopcami o godzinie 8:00. Miałem tutaj 2 godziny treningu. Zabierałem ich, wsiadaliśmy w tramwaj, jechaliśmy do szkoły, gdzie mieli lekcje, a ja po treningu, a potem był drugi trening. Oni albo przyjeżdżali na drugi trening tutaj, albo mieli jakieś zajęcia dodatkowe, powiedzmy, z innymi trenerami. W każdym razie, no, mój dzień wyglądał w ten sposób, że ja wracałem do domu, godzina była 18:00, jak wychodziłem o 8:00 rano, powiedzmy o 7:00. A miałem 2 dzieci i zarabiałem 400 zł. Także wie pan, no to całe życie, no, jest to dla mnie, dlatego jak pan pytał, czy ja nie chciałem gdzieś stąd odchodzić, nie. Było biednie, ale było fajnie, no fajnie. Mam mnóstwo znajomych, mam mnóstwo kolegów, mam mnóstwo wspomnień. Mam nadzieję, że nikomu nie zrobiłem zbytniej krzywdy. Nikogo nie może jakiś zawodnik powie, no a mnie nie wymienił tutaj w tym wywiadzie, ale postaram się może w następnych wywiadach powiedzieć, bo na pewno ktoś powie, a mnie to nie wymienił, a naszego zespołu to nie podsumował. No chciałbym, naprawdę chciałbym, no ale każdy, jeszcze raz powiem, każdy z tych zespołów miał twarz, miał oblicze. Nie było takiego zespołu, którego bym był niezadowolony. Jak już pracowałem, każdy zawsze mówił, może ten wypłynie chłopak. No tylko żałuję, tak jak mówię, że tylko 2 razy człowiek zdobył te, powiedzmy, najwyższe trofea, bo, a było dużo jeszcze możliwości. Trenerze, bardzo dziękuję za te opowieści, również, wspomnienia, takie gawędy starszego człowieka. Życzymy dużo zdrowia przede wszystkim i życzymy, żebyśmy się mogli tu jak najszybciej spotkać już, tak jak pan powiedział, na tym wypełnionym nowym obiekcie. Gościem Galerii Ukraisiackich Sław był tym razem trener Jan Lirka, wybitny szkoleniowiec dzieci i młodzieży w Łódzkim Klubie Sportowym, który opowiedział o tym, jak przez ostatnie prawie pół wieku wyglądało szkolenie tu przy Alei Unii 2, ale i na innych boiskach, z których korzystał Łódzki Klub Sportowy. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Zapraszamy do zobaczenia następnym razem.